malarstwem, zajmowałem się i rysunkiem od szkoły podstawowej. I moje prace do dzisiaj wiszą na korytarzach mojej szkoły, do której chodziłem. Dla mnie wtedy to był naturalny proces, naturalne rysowanie. To inni oceniali i stwierdzali, że te prace są coś warte, że posiadam jakiś tam talent. Ze względu na to, że pochodziłem z biednej rodziny, pojęcie plastyka czy zawód plastyka dla mojej mamy kojarzył się z panami, którzy na 1 maja malują plakaty i afisze w zakładzie, gdzie pracowała, i stwierdziła, że kto jak to, ale jej syn nie będzie plastykiem, będzie ślusarzem, tokarzem, mechanikiem, ale nie będzie plastykiem. Tak potoczyło się moje życie. Oczywiście w tych etapach pośrednich, kończenia szkół, zajmowałem się mimo wszystko. Gdzieś czułem wewnętrzną potrzebę rysowania. To był mój wyraz, to był dla mnie odpoczynek, to była moja pasja. Ruszałem różne techniki, dotykałem po kolei różnych tematów. Były to portrety, gdzie czasami się zdarzało, że na promenadzie nadmorskiej czy na gubałówce dorabiałem sobie w ten sposób na wakacje. No i profesjonalnie się zacząłem zajmować malarstwem, to znaczy malowałem już o wyższych parametrach obrazy, olejne, grafiki. Najlepiej czuję się w rysunku tuszem, rapidografem, piórkiem. Nie potrzeba specjalnych przyrządów do tego, wiadomo, kawałek kartki, kawałek kartonu, piórko, ewentualnie rapidograf napełniony tuszem. Zajmuję się również takim malowaniem obrazów olejnych, ale to już jest związane z tym, że już musi być sztaluga, już musi być lejtram, już muszą być rozrobione farby, te wszystkie akcesoria malarskie, gdzie no, na ławce w parku się tego tak nie rozstawi, to już musi być plener albo jakieś takie miejsce, w którym człowiek sobie wydzieli ten kawałek świata i poprzez jego pryzmat patrzy na otoczenie i może tam tworzyć. Każda osoba tworząca nagromadziła swoich prac dużo, chciała je zaprezentować, pokazać szerszej publiczności. I tak się zdarzyło. Jako osoba niepełnosprawna miałem możliwość poprzez fundacje, stowarzyszenia pokazywać się na targach sprzętu rehabilitacyjnego, na różnego rodzaju festiwalach, na przeglądach. Tylko gdzieś czułem do końca taki niedosyt, bo prezentowało się stowarzyszenie, prezentowała się fundacja, prezentowały się organizacje, które prezentowały te nasze prace, a tak naprawdę my, osoby niepełnosprawne, byliśmy tam no, nieobecni, to znaczy no, nieobecni w sensie, to nie nasze były prezentowane prace, tylko stowarzyszenie prezentowało dokonania artystyczne osób niepełnosprawnych. Wtedy wpadłem na pomysł, że nie powinno tak być. Jeszcze miałem takie przykre doświadczenia, że później po takich wystawach, ekspozycjach zwracano mi prace, gdzie miałem potłuczone szyby, ramy, wtedy za ciężkie pieniądze. Oprawiało się te prace samemu. Wpadłem na pomysł, żeby uruchomić takie miejsce, galerię stworzoną na potrzeby osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby prezentować swoje prace. Po tych doświadczeniach wymyśliłem taki projekt, który nazwaliśmy Naszą Galerią. Jest to projekt ogólnopolski, polegający na tym, że jest to galeria
wystawienniczo-handlowa, jedyna w kraju zresztą, stworzona na potrzeby osób niepełnosprawnych, gdzie osoby niepełnosprawne mogą wystawiać swoje prace, za środki pefronowskie mają je oprawione w profesjonalny sposób i jest możliwość sprzedaży, czyli to jest najważniejsza rzecz dokonań artystycznych, bo oprócz tego, że prezentujemy te prace poprzez publikacje, jak albumy, katalogi, to jeszcze dodatkowo osoby są w stanie dostać jakieś pieniążki, które pomagają im na różne rzeczy, jednym na chlebek, innym na materiały malarskie, ale jest to pewnego rodzaju satysfakcja, że prace się podobają, znajdują nabywców. Ja tylko powiem, że w zeszłym roku, kiedy uruchomiliśmy galerię, do tej pory sprzedaliśmy ponad 150 prac, pokazaliśmy, zaprezentowaliśmy ponad 500 prac, także to są takie bardzo duże osiągnięcia, zważywszy na bardzo trudny rynek sztuki. Projekt Nasza Galeria traktuję osobiście, bardzo osobiście, bo właściwie pisałem go pod siebie, ale dostrzegam, że założenia tego projektu przecież nie tylko mnie pomagają, bo głównie moim kolegom, moim koleżankom, które są osobami niepełnosprawnymi, i to jest najważniejsze osiągnięcie, bo bez tego sam sobie ja bym w stanie był poradzić, ale mamy takie koleżanki i kolegów, którzy bez tej mojej pomocy, czy bez tej naszej pomocy, tutaj naszej galerii, nie byliby sobie w stanie pomóc, nie byliby w stanie nigdy zaistnieć, a ich prace do dzisiaj by zalegały półki gdzieś Pawlacza, może wisiałyby i prezentowały tylko ich mieszkania, a tak mogą się pokazać światu, mogą zaprezentować się szerszemu gronu i co najważniejsze, są przez to doceniani, są dowartościowani i to, co robią, uważają, że to jest bardzo ciekawe, bardzo dobre, wyrażają przez to swój stosunek do świata. No, w inny sposób nie mieliby tej możliwości. Tworzone prace przeze mnie, przez moich kolegów są na wysokim poziomie artystycznym, takie przyjmuję do projektu. Tak bardzo się podobają, że z ekspozycjami byliśmy i na południu kraju, i na północy, i w centrum Koszalin, Kraków, Katowice, Warszawa. Dodatkowo dorobek artystyczny plenerem Łódzkie Warte Utrwalenia i Pokazania będzie prezentowany.